dwudziestolecie samorządu gminy i miasta Tuliszków. Dokładnie 20 lat temu odtworzono samorząd terytorialny w Polsce. Tym samym otwarta została droga do przemian w Rzeczypospolitej. Dziś pragniemy przypomnieć ten dwudziestoletni okres, w którym nasza mała ojczyzna, gmina i miasto Tuliszków może pochwalić się wieloma osiągnięciami w różnych aspektach życia społecznego i publicznego. Ta ustawa, która wprowadziła, że zostały zdecentralizowane środki na samorządy, jest bardzo korzystna i potrzebna samorządom, bo dzisiaj samorządy mogą decydować o tym, co można zrobić w danej miejscowości, co najbardziej mieszkańcom gminy jest potrzebne. Aktualnie gmina Tuliszków ma ponad 10,5 tysiąca mieszkańców, którzy zamieszkują 15 sołectw i miasto. Powierzchnia gminy wynosi 149,5 km kwadratowych, z czego około 66% stanowią użytki rolne, zaś 27% to tereny leśne. Mimo że gospodarka zdominowana jest przez rolnictwo, to gmina Tuliszków słynie głównie z sadownictwa. Kraina czereśni, ale nie tylko czereśni, bo śliwek również nie brakuje i jabłoni też. Gruszek może jest troszeczkę mniej, ale no jest krainą czereśni, kwitnącej czereśni. Władze gminne od lat dbają o rozwój lokalnego społeczeństwa. Młode pokolenie otrzymuje jak najlepsze warunki, by w przyszłości stać się wizytówką swej ziemi. Samorząd gminy dokłada wielu starań, aby utrzymać oświatę i jej placówki na jak najwyższym poziomie. Obecnie w gminie funkcjonuje szkoła podstawowa w Tarnowej, szkoła podstawowa w Ogorzelczynie, szkoła podstawowa w Kiszewach, szkoła podstawowa w Smaszewie, zespół szkolno-przedszkolny w Grzymiszewie, gimnazjum w Grzymiszewie, zespół szkół w Tuliszkowie oraz przedszkole w Tuliszkowie. W szkołach podstawowych uczy się w tej chwili 709 uczniów, natomiast do gimnazjów uczęszcza 416 uczniów. W oddziałach klas zerowych uczy się 97 uczniów, a opieką przedszkolną na terenie gminy objętych jest 110 dzieci. W 2009 roku w placówkach oświatowych gminy zatrudnionych w przeliczeniu na pełen etat było ponad 137 nauczycieli. Samorząd gminny dba również o rozwój kultury poprzez utrzymanie i rozwój ośrodka kultury i biblioteki oraz organizację imprez i uroczystości miejsko-gminnych. Miejsko-gminny ośrodek kultury. Początkowo siedziba ośrodka mieściła się w remizie strażackiej, a od 3 marca 1992 roku przeniesiono ją do wyremontowanego zabytkowego dworku w parku. Od tego momentu nastąpił rozwój ośrodka i prowadzonej przez niego działalności. Ośrodek wypracował swój styl, przygotował bogatą ofertę stałych zajęć, a do kalendarza wydarzeń w mieście i gminie wpisał wiele wydarzeń o charakterze kulturalnym, artystycznym czy społecznym. W ciągu minionych 20 lat funkcję dyrektora ośrodka pełniła Renata Kopczyk, a od 2006 roku Mirosław Rojek. Przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury funkcjonuje m.in. zespół wokalno-taneczny Tuliszkowiacy, który wykonuje tradycyjne pieśni, tańce narodowe i regionalne pod kierownictwem Bożeny Pielesiak. W jego składzie znajduje się grupa młodsza i starsza. Zespół występuje na gminnych uroczystościach i imprezach, a także bierze udział w przeglądach zespołów tanecznych subregionu konińskiego. Otrzymał również tytuł lidera lokalnej tradycji i promocji. Zespół wokalny Jesień, pracujący pod kierunkiem Stanisławy Klimczak, kierownika zespołu, oraz Jarosława Durkiewicza, instruktora do spraw muzyki. Zespół działa od 1991 roku. W swoich szeregach skupia emerytów i rencistów z terenu gminy, należących do klubu seniora. Aktualnie zespół liczy 14 osób. W swoim repertuarze posiada około 80 opracowanych utworów, które wykonuje w towarzystwie akordeonu i skrzypiec. Zespół przejawia bardzo dużą aktywność koncertową, nie tylko podczas imprez organizowanych w swojej miejscowości, ale także wyjeżdża na konkursy i przeglądy zaprzyjaźnionych placówek. Zespół ludowy Wrzos, istniejący od 1972 roku i liczący 10 osób. Kierownikiem zespołu jest Helena Poleszczuk, za część artystyczną odpowiada Małgorzata Grześkiewicz, a od strony muzycznej zespołem kieruje Jarosław Durkiewicz. Wrzos jest najstarszą formacją działającą przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Może poszczycić się także największą ilością zdobytych nagród i wyróżnień. Ceniony jest za bardzo rozległą znajomość folkloru, charakterystycznego dla swego regionu. W swoim repertuarze posiada pieśni ludowe śpiewane tutejszą farą.
występuje w oryginalnych strojach ludowych. Wrzos ze względu na swój ludowy charakter ma bardzo napięty i bogaty kalendarz występów. Biblioteka. W gminie funkcjonuje miejsko-gminna biblioteka publiczna, która służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Dyrektorem placówki jest Danuta Jesiołkiewicz. Od 2006 roku, kiedy to biblioteka otrzymała 3 komputery, w placówce działa czytelnia internetowa. Biblioteka systematycznie uzupełnia księgozbiór poprzez zakup nowości wydawniczych. Kultura. Zgodnie ze staropolskim powiedzeniem, że nie samym chlebem człowiek żyje, władze gminy zapewniają swoim mieszkańcom szereg atrakcji, które już na stałe wpisały się w kalendarz imprez. Doroczne Dni Tuliszkowa to impreza dostarczająca mieszkańcom prawdziwej rozrywki i relaksu. Jest wspaniałą okazją do integracji mieszkańców oraz zaprezentowania się lokalnych artystów, przedsiębiorstw i sołectw. Organizowanych jest szereg konkursów, a dla uatrakcyjnienia imprezy zapraszane są gwiazdy estrady, prezentując perły swojego repertuaru. Corocznie po zakończeniu żniw organizowane są dożynki gminne, za każdym razem w innej miejscowości. Sołectwa przygotowują wieńce dożynkowe, które z roku na rok są coraz piękniejsze. Każdego roku organizowane są gminne zawody sportowo-pożarnicze dla wszystkich jednostek OSP z terenu gminy i miasta Tuliszków. W zawodach uczestniczą zarówno drużyny męskie, jak i żeńskie. Zawody stanowią coroczny sprawdzian wyszkolenia strażaków oraz przygotowania sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych. Gospodarzem zawodów gminnych co roku jest inna jednostka OSP. Od 3 lat organizowany jest Gminny Dzień Kobiet, każdy w innej konwencji tematycznej. Otwarte gminne zawody konne w powożeniu zaprzęgami konnymi. Po raz pierwszy zorganizowane w 2007 roku. Dziś cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko pośród hodowców koni, ale również mieszkańców gminy. 550-lecie lokacji Tuliszkowa. Rok 2008 to rok bardzo szczególny dla mieszkańców Tuliszkowa, a 3 maja tegoż roku na zawsze wpisał się w historię miasta jako data odsłonięcia pamiątkowego obelisku upamiętniającego 550-lecie lokacji miasta. Kościół pod wezwaniem świętego Wita w Tuliszkowie wpisany jest na stałe w historię i krajobraz miasta. 16 maja 2010 roku obchodził swoje 560-lecie, które zainaugurował ksiądz biskup Wiesław Alojzy Mering. Odbyła się uroczysta Eucharystia sprawowana przez miejscowych kapłanów pod przewodnictwem biskupa, w której uczestniczyły również władze samorządowe. Ochrona przeciwpożarowa. Jednostki OSP dysponują różnorodnym sprzętem ratowniczo-gaśniczym, dzięki czemu uczestniczą w akcjach ratowniczych oraz w zawodach sportowo-pożarniczych, a młodzieżowe drużyny pożarnicze w Spartakiadzie Pożarniczej. Rok 2001 to piękny jubileusz OSP w Tuliszkowie. Jednostka obchodziła okrągłą 95. rocznicę powstania. Przy tej okazji gmina współfinansowała zakup samochodu bojowego. Samorząd gminny jest to podstawowe źródło finansowania jednostki OSP, czyli mamy tutaj na myśli zakup i umundurowania, ale przede wszystkim też sprzętu, a także wypłatę ekwiwalentu oraz bieżące utrzymanie jednostek biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. I tutaj mamy również w tym zakresie zakup samochodów pożarniczych. W roku 2009 udało się spełnić marzenie strażaków. Zakupiono wóz bojowy, który bierze udział w akcjach ratowniczych. Na mocy decyzji komendanta głównego PSP jednostka OSP w Tuliszkowie od 1995 roku, jednostka OSP w Grzymiszewie od 2004 roku zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Stulecie jednostki OSP w Tuliszkowie miało miejsce w 2006 roku. Impreza ta połączona była z powiatowymi obchodami Dnia Strażaka, a również w tym czasie wręczono sztandar zarządowi oddziału miejsko-gminnego Związku OSP RP w Tuliszkowie. Na terenie miasta i gminy Tuliszków działają prężnie różne kluby sportowe. Wśród nich już od wielu, wielu lat bardzo aktywnie działa klub sportowy Tulisja Tuliszków. Klub powstał w 1983 roku. Jest jednosekcyjny, zajmuje się tylko i wyłącznie piłką nożną. I przez te wszystkie lata początkowo prowadziliśmy dwie grupy wiekowe obecnie. Gdzieś około 15 lat już, jak prowadzimy trzy grupy wiekowe. A więc są to seniorzy, juniorzy
i młodzicy. Stowarzyszenie Forum Kobiet. Forum Kobiet w Tuliszkowie powstało w maju 2020, dokładnie 22 maja 2002 roku, czyli mija 8 lat naszej działalności. Ale jako Stowarzyszenie Forum Kobiet działamy od 1 lipca 2008. Idea w zasadzie była jedna, główna, ale ta nasza działalność, że tak powiem, idzie dwutorowo. Ale najważniejszą działalnością to jest ta praca społeczna na rzecz dzieci. Władze gminy mogą pochwalić się między innymi świetlicą socjoterapeutyczną Top Secret, która powstała 1 października 1998 roku z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Świetlica prowadzi zajęcia o charakterze terapeutycznym, socjoterapeutycznym, a także artystycznym. Obecnie na zajęcia pod okiem Julianny Cymmer i Bożeny Jaszakiewicz uczęszcza 20 podopiecznych. Gmina i miasto Tuliszków posiada również swoich honorowych obywateli. 21 kwietnia 1998 roku Rada Miejska podjęła uchwałę o nadaniu honorowego obywatelstwa miasta Tuliszków Jackowi i Grażynie Kuroni. 29 października 1999 roku Rada Miejska w Tuliszkowie nadała Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł honorowego obywatela gminy Tuliszków. Tytuł ten delegacja z Tuliszkowa wręczyła papieżowi osobiście podczas audiencji w dniu 1 grudnia 1999 roku. ISO dla Urzędu Gminy i Miasta. W celu poprawienia jakości pracy urzędu, jak również jakości i sprawności obsługi petentów na przestrzeni działania samorządu 1 marca 2008 roku wdrożono system zarządzania jakością zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9001/2001. W grudniu 2008 roku Urząd Miasta i Gminy Tuliszków otrzymał certyfikat. Posiadamy punkt informacyjny, gdzie wszystkie informacje można, interesant może uzyskać, nie wchodząc do pokoju na miejscu, łącznie z załącznikami. I te materiały również są na stronie internetowej, na WIP-ie. Także nastawiamy się na obsługę interesanta i spełniając tą służebną rolę wobec obywatela, które należy do zadań gminy. Wdrożyliśmy również system ISO, już mamy teraz trzeci rok, certyfikat przeprowadzony w 2008 roku i to jest na 3 lata, także w tym roku w grudniu trzeci raz będziemy mieli i to spowodowało, że wiele spraw zostało uporządkowanych, chociażby sprawy związane z procedurami, które każdy z pracowników posiada. Dąb Katyński na rynku w Tuliszkowie. 11 listopada 2009 roku podczas uroczystości odzyskania niepodległości na tuliszkowskim rynku posadzono Dąb Katyński w ramach ogólnopolskiej akcji Katyń ocalić od zapomnienia. Katyński dąb posadzony w Tuliszkowie poświęcony został kapitanowi Franciszkowi Majewskiemu, urodzonemu w Tuliszkowie i zamordowanemu w Katyniu. Pod dębem został zakopany akt erekcyjny z podpisami mieszkańców oraz władz gminy i miasta Tuliszków. Gmina i miasto Tuliszków należy do Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie, stanowiącego lokalną grupę działania w ramach programu Leader Plus. Jest to program współfinansowany przez Unię Europejską, którego celem jest zrównoważony, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. Gmina i miasto może poszczycić się okolicznościowym dukatem lokalnym. Konkurs urbanistyczny. Urząd Gminy i Miasta Tuliszków dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej ogłosił konkurs urbanistyczny na projekt studialny pod tytułem Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna zagospodarowania nowej dzielnicy w Tuliszkowie. Celem konkursu było uzyskanie różnorodnych propozycji programowo-przestrzennych aktywizacji i zagospodarowania terenu bezpośrednio przyległego do osiedla młodych. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem studentów. Ten 20-letni okres przemian zamykają inwestycje i wydarzenia, których motorem był samorząd terytorialny i placówki jemu podległe. Co roku wyraźnie widać, ile starań, pracy i wysiłku wkładane jest, aby nasza mała ojczyzna była miejscem zadbanym, czystym i bezpiecznym. Budowa dróg i oświetlenia ulicznego. Komunikacja stanowi podstawę każdej stawiającej na rozwój gminy. Czyny społeczne z początku, jak byłam, zostałam sołtysem, to pracowaliśmy dużo, drogi naprawialiśmy w czynie społecznym. Dziś już czynów społecznych nie ma we wsi. Dlatego włodarze Tuliszkowa tak wiele uwagi poświęcili wybudowaniu oraz modernizowaniu dróg. Wystarczy wymienić tylko kilka inwestycji.
wybudowanie drogi gminnej Wielopole-Piętno, drogi łączącej Grzymiszew z Babiakiem oraz Kiszewy-Grabowiec. Drogi w miejscowości Dryja, a także ulic w samym Tuliszkowie. I gdy zostałem radnym pierwszej kadencji, postanowiłem na budowę drogi w miejscowości Ruda, co była piaszczysta, nieprzyjezdna. Udało mi się zrealizować kilometr drogi pierwszej kadencji. Ostatnie lata to także intensywna praca nad poprawą bezpieczeństwa, a co za tym idzie, zamontowanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Drogę Wielopolu skończona, dwie ulice w Tuliszkowie, Leśna i Parkowa, skończone. I pierwszy i drugi etap kanalizacji był w Tuliszkowie zrobiony. Budowa oczyszczalni ścieków w Tuliszkowie trwała 18 miesięcy i została oddana do użytku w 1997 roku. Jest to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 600 m sześciennych. W roku 2000 oczyszczalnia została zmodernizowana, nastąpiła wymiana napowietrzania. W 2009 roku rozpoczęto przygotowania do rozbudowy oczyszczalni ścieków. Budowa szkoły w Grzymiszewie była to najdłużej realizowana inwestycja w historii gminy i sięga 1982 roku. Pierwsze prace rozpoczęte zostały w 1988 roku, ale uroczyste wkopanie kamienia węgielnego i nadanie szkole imienia Romualda Traugutta nastąpiło dopiero w 1993 roku. 1 września 1998 roku po wielu latach została uruchomiona nowa szkoła, ale budowa nie została jeszcze zakończona. Uroczyste otwarcie nastąpiło dopiero 24 września 1998 roku. Oddano do użytku segment z 10 izbami lekcyjnymi. Kolejny segment przedszkolno-żywieniowy został oddany do użytku 1 września 2000 roku. Budowa gimnazjum w Tuliszkowie trwała 2 lata. Uroczyste oddanie nastąpiło w 2004 roku. Placówka liczy 11 sal lekcyjnych, świetlicę, bibliotekę oraz czytelnię. Budowa i oddanie do użytku sali sportowej przy zespole szkolno-przedszkolnym w Grzymiszewie. Na sali odbywają się lekcje wychowania fizycznego oraz treningi z różnych dziedzin sportu. Inwestycja była realizowana w latach 2006-2008. Boisko Orlik w Tuliszkowie wybudowano i oddano do użytku 14 października 2009 roku. Kompleks sportowy w Tuliszkowie w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012. Na kompleks składa się boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz budynek sanitarno-szatniowy. Przy zespole szkolno-przedszkolnym w Grzymiszewie wybudowano i oddano do użytku 3 grudnia 2009 roku boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, który służy lokalnemu rozwojowi kultury fizycznej i sportu. Budujemy i pewne odcinki dróg, budujemy boiska szkolne, jak Orlik na przykład 2012, czy boisko wielofunkcyjne przy szkole w Grzymiszewie. Wybudowaliśmy w tym roku już 6 km dróg asfaltowych, a jeszcze do końca tego roku mamy zaplanowane 3 km, więc myślę, że sukcesywnie wypełniamy te cele, które sobie obraliśmy 4 lata temu. W 2009 roku rozpoczęto budowę sali sportowej przy Zespole Szkół w Tuliszkowie. Inwestycja realizowana jest w 3 etapach, w latach 2009-2011. Zakończenie całej inwestycji przewidziane zostało na 31 lipca 2011 roku. Budowa kanalizacji deszczowej na ulicach Osiedla Młodych. Inwestycja była realizowana w 2 etapach, od 2009 do czerwca 2010 roku. Czyli budowa tej kanalizacji deszczowej, która w gruncie rzeczy została w końcu zrobiona i na pewno w znaczny sposób poprawiła warunki mieszkania mieszkańców osiedla młodych. No i drogi, które w znacznej części też zostały wykonane, zwłaszcza w ostatnim czasie, w sumie ponad 20 km dróg o nawierzchni asfaltowej. Rewaloryzacja parku w Tuliszkowie. Od 2009 roku trwa proces odnawiania zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w Tuliszkowie. Zadanie zostało podzielone na 2 etapy. W pierwszym, dofinansowanym przez Unię Europejską, zostały wykonane prace porządkowe oraz powstały alejki spacerowe ze szlakiem rowerowym. Zamontowane zostały nowe ławki, a także kosze na śmieci. W parku został urządzony plac zabaw. Drugi etap to dalszy remont parku. Na te inwestycje, które były w gminie realizowane, pozyskiwaliśmy z różnych źródeł środki. Przez cały czas tego 20-letniego okresu samorządu, jak tylko możliwości pozwalały, były czynione próby do
pozyskania środków zewnętrznych finansowych, bo to jest niezwykle potrzebne dla takiej gminy jak nasza, która nie jest gminą zbyt bogatą. Pozyskiwaliśmy dość znaczne ostatnie kwoty pieniędzy. W sumie jest to około 10 milionów złotych pozyskanych środków finansowych. W kształtowaniu gminy i miasta Tuliszków biorą też aktywny udział podmioty gospodarcze, prowadzące na jej terenie swą działalność. Są wśród nich przedsiębiorstwa handlowe, produkcyjne oraz usługowe. Do tych największych należą m.in. Bank Spółdzielczy Oddział w Tuliszkowie, który od 20 lat współpracuje z samorządem gminnym oraz dostarcza niezbędnej pomocy finansowej nie tylko swoim członkom oraz licznym klientom, ale również gminie, a także zawsze czynnie uczestniczy w życiu społeczno-gospodarczym i kulturalnym gminy i miasta. Jako instytucja finansowa na terenie gminy spełnia rolę jakby centrum finansowego na terenie gminy, które obsługuje różne jednostki organizacyjne, osoby fizyczne, podmioty z działalności gospodarczej, które funkcjonują na danym terenie. Generalnie można powiedzieć, w transformacji pieniądza tego, który jest pozyskiwany z rynku i później alokowany do innych podmiotów, które go potrzebują w celach rozwojowych, w celach poszerzania udziału w rynku i również obsługi ludności indywidualnej. Andreweks, spółka z OO, to prywatne przedsiębiorstwo Andrzeja Opłatka zajmujące się produkcją drzewną, które rozpoczęło swą działalność w 1988 roku w Piętnie w gminie Tuliszków. Firma specjalizuje się w produkcji wyrobów wyposażenia ogrodów i wnętrz oraz wielkowymiarowych konstrukcji drewnianych. Produkty firmy Andreweks trafiają do szerokiej rzeszy użytkowników w całej Europie. Centrum Ogorzelczyn Ryszard Dominiak to rodzinny biznes istniejący od 1990 roku w Ogorzelczynie. Firma Ryszarda Dominiaka kompleksowo zaopatruje zakłady produkcyjne i gastronomiczne. Posiada w swojej sprzedaży wszelkiego rodzaju sprzęt i produkty piekarnicze oraz cukiernicze. Proponuje również półprodukty spożywcze, mrożonki, tłuszcze, a także półprodukty dla przemysłu masarskiego. Na jesień bieżącego roku firma planuje przenieść działalność do nowo wybudowanego budynku. Piekarnia Kasztelan to przedsiębiorstwo z tradycjami Zdzisława Pietrzaka, istniejące na lokalnym rynku od 1991 roku. Zajmujące się wypiekiem różnego rodzaju pieczywa i ciast, wyłącznie z naturalnych surowców. Na najważniejsze uroczystości miejsko-gminne piekarnia wypieka rogala kasztelańskiego, który jest certyfikowanym produktem lokalnym. Piekarnia Kasztelan, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, sukcesywnie poszerza swoją ofertę. W obecnej chwili przystosowuje zaplecze pod produkcję całego asortymentu ciastkarskiego. Inwestycja jest dotowana przez Urząd Marszałkowski. AWG Polones to firma Tomasza Dębowskiego, zajmująca się produkcją wysokiej jakości katalizatorów z wkładami ceramicznymi i metalowymi, znajdującymi zastosowanie w samochodach z silnikami benzynowymi i diesel. Jest wyłącznym dostawcą katalizatorów na pierwszy montaż. Obecnie firma swoim klientom może zaproponować około 200 modeli katalizatorów. Od 2009 roku jako jedyna w Polsce uruchomiła produkcję filtrów cząstek stałych, zapobiegających wydzielaniu sadzy do atmosfery. Wyroby firmy trafiają przede wszystkim na rynek Europy Zachodniej. Przedsiębiorstwo powstało w 1991 roku i na terenie gminy posiada aż dwa zakłady produkcyjne. Zakład mięsny Jakub Janicki to nowo powstały rodzinny zakład zajmujący się skupem żywca, ubojem, przetwórstwem oraz sprzedażą szerokiej gamy asortymentów, głównie na terenie subregionu konińskiego. Surowce do produkcji pochodzą od lokalnych zaufanych dostawców. Wiodącą produkcję zakładu stanowią wyroby wędliniarskie, wędzonki oraz podroby. Technologia produkcji wyrobów opiera się na łączeniu tradycyjnych metod produkcyjnych, warunkujących określony smak i aromat z nowoczesnymi technologiami, zapewniającymi odpowiednie standardy smakowe i higieniczne. Gmina dysponuje także miejscami, w których można odpocząć, przenocować i dobrze zjeść. To, co każdy odwiedzający gminę i miasto Tuliszków gość może ujrzeć, jest bez wątpienia zasługą wielu osób pracujących na rzecz naszej małej ojczyzny. Mamy się czym pochwalić i śmiało możemy czuć się Europejczykami. Uważam, że to była najlepsza reforma, jaką w Polsce przeprowadzono. Widać już po tych 20 latach.
ogromny postęp w rozwoju wszystkich miejscowości. Wsi, miasteczek małych, większych. Okazuje się, że samorząd sprawdza się tutaj w 100%. Tych inwestycji żeśmy zrobili bardzo dużo. Warto dla tych ludzi, którzy tutaj żyją, mieszkają, tu się urodzili, tu chodzą. Oni tego potrzebowali. Jesteśmy wybierani przez nieduże społeczności, bo to jest od kilkuset do tysiąca, dwóch tysięcy mieszkańców, ale w tym kolektywie próbujemy się tak zjednoczyć, żeby to funkcjonowanie Rady organu wykonawczego i organu uchwałodawczego w jak największym stopniu próbować poprawić funkcjonowanie, życie mieszkańców naszej małej społeczności, naszej małej ojczyzny. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy w tym okresie 20-letnim choćby najmniejszy wkład swojej pracy, zaangażowania włożyli w funkcjonowanie tego samorządu i w rozwój naszej gminy. Kadencja 1990-1994. Burmistrz Marian Gryt. Radni Jan Brzęcki, Piotr Czekała, Józef Gajor, Teresa Glicza, Maksymilian Grześkiewicz, Tadeusz Jagielski, Henryk Janiszewski, Danuta Jaworska, Teodor Kałużny, Jan Klimczak, Andrzej Kowalczyk, Stanisław Kubisiak, Agnieszka Małolepsza, Zenon Matuszewski, Józef Łusiaczyk, Stefan Piechociński, Barbara Radzimska, Andrzej Rogacki, Ryszard Rządkowski, Marian Selewski, Leszek Skubiszewski, Hieronim Szulc, Stanisław Tomczak, Andrzej Wieczorek. Kadencja 1994-1998. Burmistrz Zbigniew Gradecki, radni Lidia Barbusińska, Włodzimierz Borucki, Grzegorz Ciesielski, Piotr Czekała, Jerzy Ćwiek, Kazimierz Dębczyński, Marian Gryt, Piotr Ignaczak, Danuta Jaworska, Marian Klimczak, Jerzy Kłodawski, Stanisław Kulik, Władysław Lewandowski, Józef Łusiaczyk, Zdzisław Maciaszek, Stefan Piechociński, Jadwiga Poprawska, Barbara Radzimska, Ryszard Rządkowski, Marian Selewski, Zdzisław Sikorski. Kadencja 1998-2002. Burmistrz Zenon Matuszewski, burmistrz Tadeusz Kopczyński, radni Lidia Barbusińska, Tadeusz Bąkowski, Grzegorz Ciesielski, Piotr Czekała, Zbigniew Gradecki, Danuta Jaworska, Janina Kania, Jerzy Kłodawski, Krzysztof Konieczka, Henryka Kopczyńska, Józef Łusiaczyk, Roman Marciniak, Janina Mrugas, Józef Nowak, Władysław Pacholski, Bohdan Radecki, Daniel Rybicki, Ryszard Rządkowski, Roman Ścisły, Zenon Zajdlic, Mirosław Ziemiański. Kadencja 2002-2006. Burmistrz Grzegorz Ciesielski, radni Włodzimierz Borucki, Jadwiga Kozłowska, Jerzy Manuszewski, Krzysztof Migała, Tomasz Pałasz, Tadeusz Konopczyński, Paweł Kunicki, Stanisław Kulik, Tadeusz Pilarczyk, Jerzy Ćwiek, Maria Malesza, Jan Mikołajczyk, Janina Mrugas, Zbigniew Gradecki, Piotr Chryniuk, Andrzej Janczewski, Zenon Zajdlic. Kadencja 2006-2010. Burmistrz Grzegorz Ciesielski, radni Teresa Glicza, Piotr Chryniuk, Andrzej Janczewski, Agata Jasak, Stanisław Kulik,
Paweł Kunicki, Iwona Marciniak, Tomasz Maćkowski, Jan Mikołajczyk, Janina Mrugas, Jan Nowakowski, Jadwiga Poprawska, Tadeusz Pilarczyk, Zdzisław Sikorski, Zbigniew Stachurski, Andrzej Toda, Tadeusz Wawrzyniak.